Cześć, witam Was w moim pierwszym foodbooku. Nazywam się Klaudia, jestem dietetykiem i dziś pokażę Wam, co jem w ciągu dnia pod kątem diety zmniejszającej trądzik, czyli po prostu pokażę Wam przepisy i jak komponować sobie posiłki w ciągu dnia, tak żeby ten trądzik nam się zmniejszał. Te wskazówki mogą sobie użyć także osoby z PCOS, z insulinoopornością, ponieważ wiele kwestii jest tutaj wspólnych, a osoby całkowicie zdrowe również myślę, że będą mogły znaleźć coś dla siebie. Także zapraszam. Śniadanie mam mega proste, są to po prostu kanapki z pastą jajeczną, z pomidorem, ogórkiem kiszonym i szczypiorkiem, czyli posiekane, ugotowane jajka ze szczypiorkiem, z ogórkiem kiszonym i odrobiną oliwy i do tego pomidorek, także idę jeść, tutaj nic do opowiadania ciekawego nie ma i widzimy się później. Po śniadaniu wzięłam sobie jeszcze witaminę D i pamiętajcie o suplementacji codziennej, zwłaszcza teraz już w okresie jesienno-zimowym, jest to obowiązkowe. Drugim moim posiłkiem będzie sałatka, tutaj zaraz wszystkie składniki będę mieszała. Tutaj mamy makaron pełnoziarnisty z cieciorką już wymieszany, ugotowany, ogórek kiszony i pomidor pokrojony, sałata, no i dressing. I tutaj składniki sałatki mam już wymieszane. Możecie je dodatkowo posypać uprażonymi na przykład pestkami dyni lub słonecznika. Natomiast ja posypuję je zmielonym siemieniem lnianym i ostrowestem. Mam taką mieszankę, mielę sobie to raz na dwa, maksymalnie raz na trzy dni. I właśnie wykorzystuję czy to do jakichś koktajli, czy do owsianek, czy właśnie do posypania sałatki, tak jak tutaj. Mam już moją sałatkę, za chwilę zabieram się za jedzenie. Natomiast chciałam Wam jeszcze powiedzieć dwa słowa na temat makaronu. Zawsze pamiętajcie, żeby gotować go al dente, czyli tak na pół twardo, ponieważ wtedy ma znacznie niższy indeks glikemiczny. Dodatkowo, jak jemy go tutaj w takiej postaci sałatki i on jest wystudzony, to dodatkowo wytwarza się w nim skorupa oporna, która zachowuje się troszeczkę tak jak błonnik, czyli opóźnia nam wchłanianie węglowodanów z układu pokarmowego, a dzięki temu właśnie wpływa pozytywnie na glikemię posiłkową, to znaczy zmniejsza ten indeks glikemiczny całego makaronu. Natomiast generalnie chodzi po prostu o to, że jest on w tej formie bardziej nam wskazany przy problemach właśnie z trądzikiem, z insulinoopornością czy PCOS, niż taki gorący co gorsza rozgotowany makaron. Także to nie znaczy, że nie można jeść ciepłego, po prostu to jest dodatkowy atut w tym przypadku. No i dodatkowo mamy tutaj źródła białka i błonniku, czyli cieciorka, dużo surowych warzyw, sałaty, dobre tłuszcze w postaci oliwy i właśnie nasion z siemienia i z ostrowestu. Także zabieram się za jedzenie i do zobaczenia później. Polecam Wam też porwać sałatę przed przygotowaniem sałatki, o czym ja dziś zapomniałam i nie je się tego najwygodniej. Przygotowywanie ciasteczek, a potrzebne nam będą ugotowana ciecierzyca, masło orzechowe, banan i kakao. Zaczynamy od blendowania ciecierzycy. Tak wygląda już zblendowana ciecierzyca. Jak widzicie, jest troszeczkę sypka, ale konsystencję ma praktycznie gładką. Dodaję masło orzechowe. Rozgniecionego w międzyczasie widelcem banana i kakao. I to wszystko razem mieszamy już łyżką. Gotowe ciasto wygląda tak. Po wstępnym wymieszaniu łyżką możecie pomóc sobie albo blenderem, albo ręką. Ja nie lubię, jak zatyka się blender, dlatego wolałam wymieszać wszystko dokładnie ręką. No i to ciasto jest dosyć lepkie, dlatego wstawiam je jeszcze na chwilę do lodówki, żeby stężało i wtedy będę lepiła ciasteczka.
ciasteczka po wierzchu posypię jeszcze posiekanymi naukowcami. Ciastka w piekarniku, a my sobie chwilkę porozmawiajmy na temat tych słodyczy w diecie przy trądziku. Ponieważ jeżeli oglądaliście mój pierwszy film na temat diety w trądziku lub jeżeli po prostu szukaliście na ten temat informacji, na pewno spotkaliście się z taką informacją, że należy zrezygnować z cukru, ze słodyczy, bo one nasilają nam te zmiany strądzikowe. A ja tutaj pokazuję przepis na ciastka. No i o co chodzi? Otóż chodzi o to, że w takich tych tradycyjnych słodyczach jest bardzo dużo cukru, jest syrop glukozowo-fruktozowy, w tych kupionych właśnie w sklepie bardzo często są też utwardzane kwasy tłuszczowe, które nam zaostrzają zmiany trądzikowe, no i to wszystko stanowi problem, jeżeli występuje w naszej diecie. Natomiast to, że z tego rezygnujemy, że rezygnujemy z takich słodyczy, nie znaczy, że całkowicie musimy się pożegnać ze słodkim smakiem. No i dowodem tego są właśnie te przykładowe ciasteczka, które Wam przed chwilą pokazałam i przeanalizujmy sobie ich skład. Pierwsza rzecz, no to są one zrobione na bazie ciecierzycy. I tutaj naprawdę nie bójcie się ciast i innych słodyczy na bazie fasoli czy ciecierzycy, bo tych strączków tam naprawdę nie czuć. Inne dodatki, czyli kakao, słodziki, banan, masło orzechowe, naprawdę całkowicie tłumią ich smak, a one są tam. Ich główną rolą jest tam po prostu tworzenie tej masy, jakby wiązanie składników, no i dostarczają oczywiście nam przy okazji białka oraz błonnika. Drugi tutaj akurat w tych ciastkach składnik to masło orzechowe, które jest właśnie też dobrym źródłem białka, jest dobrym źródłem tłuszczy, tłuszczy, które są pozytywnie wpływają na naszą skórę, są to roślinne kwasy tłuszczowe, a także nadają sytość. Kolejna sprawa to banan, który zastępuje cukier. Dodatkowo, jeżeli taka masa przygotowana na podstawie mojego przepisu będzie dla Was za mało słodka, możecie sobie spokojnie dodać jeszcze łyżeczkę ksylitolu lub erytrytolu, które nadadzą więcej słodkości, tak żeby właśnie jakby pokryć to swoje zapotrzebowanie na słodki smak. I właśnie ksylitol i erytrytol są bardzo dobrymi słodzikami, które możecie sobie wykorzystać do przygotowywania domowych słodyczy. Ich smak bardzo przypomina cukier, są takie neutralne. Tutaj moim zdaniem, ale nie tylko, ten ksylitol i erytrytol są faktycznie fajnie zbliżone do cukru i stanowią jego dobry zamiennik, bo nie wpływają negatywnie na glikemię poposiłkową. W taki sposób powstały nam ciastka, które są źródłem białka, są źródłem dużej ilości błonnika. Oczywiście zawierają też węglowodany, zawierają dobrej jakości tłuszcze, ale stanowią same w sobie zbilansowany posiłek. Natomiast jeżeli nie macie czasu przygotowywać słodyczy w domu, bo też nie zawsze mam na to czas, a macie ochotę na coś słodkiego, to dobrym wyborem będą na przykład daktylowe batony z dodatkiem właśnie nasion orzechów, których główną bazę stanowią właśnie suszone owoce i orzechy. Takimi dobrymi opcjami zawierającymi białko będą batony wzbogacone o białko wegańskie. I tutaj tak dla przykładu mogę Wam podać dwa batony, które bardzo często gdzieś tam występują, czy w Żabkach, czy w Rossmanach, czy nawet w Lidlu. Jest to baton dobrej kalorii. Teraz weszły nowe dwa smaki proteinowe i one zawierają białko z grochu. A druga opcja to Ewy Chodakowskiej, baton z białkiem migdałowym, też vegan protein. I on też będzie bardzo fajnym źródłem i słodkości, i też właśnie będzie taki bardziej zbilansowany, bo zawiera i białko, i tłuszcz, i węglowodany. To nie są jedyne opcje, ja podałam te dwa, ponieważ one są najpopularniejsze, ale szukajcie, przeglądajcie i testujcie, co Wam najbardziej smakuje. Natomiast to, na co też musicie zwrócić uwagę, wybierając batony proteinowe, to żeby właśnie były wzbogacone w białko wegańskie, a nie w białka mleka krowiego, w białko serowatkowe, ponieważ ono będzie nam bardzo prawdopodobne, że będzie nasilało te zmiany trądzikowe. Dlatego tu jeszcze zwróćcie uwagę.
I tego typu słodycze, na przykład taki batonik dobrej kalorii, też dobrze jest połączyć z innym posiłkiem, ponieważ sam w sobie jest dosyć małą przekąską, albo możemy zjeść do niego jeszcze jakiś owoc, jabłko czy nektarynkę i garść orzechów, albo dołączyć go na przykład do sałatki, czy zjeść razem z kanapkami, tak żeby żeby ten posiłek był dobrze zbilansowany. Mam nadzieję, że tutaj pokrótce wyjaśniłam Wam te różnice między słodyczami OK, i że już będziecie wiedzieli, jak to tutaj wybierać i ewentualnie właśnie będziecie mogli zastosować mój przepis lub poszukać innych przepisów w sieci. Chętnie też nagram filmik z większą ilością takich przepisów na słodkości, dlatego jeśli będziecie zainteresowani, to dajcie mi znać. A teraz chodźmy zobaczyć, jak ciasteczka. Tak wyglądają ciasteczka zaraz po upieczeniu. Ich konsystencja jest taka lekko miękka, natomiast całkowicie tutaj są zwarte, swobodnie odchodzą od papieru, nic się nie poprzczepiało, także tutaj spokojnie nic takiego się nie przydarzy, także czekamy, tylko niech ostygną i wtedy będę mogła jeść. Słuchajcie, poszłam po te ciastka wystygnięte i zapomniałam, że miałam nagrać i zaczęłam jeść, ale nic stracnego. Tak jak mówiłam, zamierzam zjeść 3 z 6, jedno już zjedzone, a do tego jeszcze wpadnie nektarynka. Także to na przekąskę, taką dosyć konkretną, a później robię taką już obiad-kolację, czyli mój ostatni posiłek w ciągu dnia. Obiad będzie też bardzo prosty, tutaj mam kurczaka przyprawionego już wcześniej. Będę go krótko smażyła na oliwie z cebulką i pokrojonymi paprykami. I do tego gotuję kaszę gruczaną i myślę, że potem jeszcze z ogórkiem kiszonym, bo mam ochotę. Także patelnia już mi się grzeje i ja wrzucam najpierw kurczaka, podsmażam do ścięcia i dodaję warzywa. Tutaj już wszystko mam razem na patelni i po dodaniu warzyw dodałam jeszcze 2 łyżki wody, tak żeby przestało się smażyć, a bardziej się tak troszeczkę dusiło. No i teraz czekam, aż kurczak dojdzie, a papryki lekko zmiękną i kilka minut i gotowe. I tak wygląda gotowy posiłek, także my już idziemy jeść, póki jest jeszcze ciepłe, a za chwilę jeszcze powiem kilka słów na zakończenie i podsumowanie. Ja już się będę z Wami żegnać, natomiast chciałabym Wam jeszcze dopowiedzieć, że w ciągu dnia, czego nie pokazywałam, piłam wysoko zmineralizowaną wodę, a to dlatego, że w mojej diecie w dzisiejszym jadłospisie nie było nabiału, nie było żadnych produktów fortyfikowanych wapniem, więc nie było też szans tak naprawdę na pokrycie tego zapotrzebowania na wapń naturalnie. I z tego względu ja właśnie piję regularnie właśnie wysoko zmineralizowaną wodę, zawierającą duże ilości wapnia, też magnezu. No i Wam też to polecam, bo eliminując już nabiał, bardzo trudno jest pokryć to zapotrzebowanie na wapń, trzeba na to zwracać uwagę, a jeżeli niecodziennie jeszcze występują produkty sojowe, właśnie czy napoje roślinne fortyfikowane wapniem, czy tofu i tym podobne składniki, no to naprawdę trzeba na to mocno zwracać uwagę. Także woda wysoko zmineralizowana była pita, nie tylko, bo jeszcze właśnie też herbaty, ale o tym chciałam dopowiedzieć, bo to jest bardzo ważna sprawa i trzeba o tym pamiętać. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzach, dajcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie więcej, to oczywiście też zasubskrybujcie kanał i dajcie i wciśnijcie dzwoneczek, wtedy będą Wam przychodziły powiadomienia o kolejnych filmach. No i dajcie znać, czy tego typu filmy, foodbooki Wam się podobają i ewentualnie jakie jeszcze tematy mogłabym w nich poruszyć. Do zobaczenia, pa!